Witajcie w klejnotowej szkole. Jestem Perła i opowiem wam dzisiaj, czym są klejnoty. W zupełnie podstawowej wersji klejnoty są, cóż, po prostu kamykami. Nasze ciała są tylko projekcją generowaną przez nasze klejnoty. To tak jak hologram, tylko w formie stałej. Fajnej formie. No wiem. Wprawdzie klejnoty są niezwykle wytrzymałe, ale jeśli stanie im się krzywda, to opuszczają swoją projekcję. Jo! I puf! Znowu są w formie kamienia. Hop. W ten sposób mogą najskuteczniej zregenerować się i przywrócić swoją projekcję. Kiedy klejnot jest w formie swojego kamienia, można zamknąć go w bańce lub uwięzić w przedmiocie, który uniemożliwi powrót do projekcji. Ale spokojnie, dopóki klejnot nie zostanie uszkodzony, będzie potrafił się zregenerować. Tadam! Patrzcie na to! Jestem jak nowa. Ale jeśli zdarzy się, że klejnot pęknie, to zrobi się nieco dziwnie. Natomiast gdy klejnot zostanie zupełnie rozbity, przestaje istnieć. Dobrze, że jestem twardzielką. O, ale nie aż taką. To już wszystko na dzisiaj. Chwila, mam pytanie. A jak wygląda półklejnot? To jest bardzo dobre pytanie. Odpowiedź. To ty! Ja! Yeah!